Ten odcinek nie jest jak wszystkie inne normalne. Ja po godzinach. Zgadzam. To ci da cycy. Nie dam ci cycy. No się zgadzam w pełni. To jest czas na kimono, tak? Spanko. Tak, jeszcze jest o. A co mam? O. To byś chciał? To byś chciał? Tak. Dobre. Mhm. Kupiłem 5 sekund wolności i ciszy. Niom. Dostaniesz jak się obudzisz, okej? Ale spokojnie, czemu krzyczysz? Po co ta dyskusja? Zacznijmy od tego, że odcinek jest sponsorowany przez Niantic. I kochani, mimo godzinę za 20.11. Trochę zeszło, ale pierwsza rzecz. Ja na początek muszę zrobić zmianę Pokemona naszego na Buddy. Co tu mamy? Witaj, hello, let's go try. Wszystko jest super ekstra i każdy oczywiście jest dla siebie przyjazny. Dzisiaj nauczymy się o regionie Johto, które są oczywiście pokemony tam spotkane w tym regionie po raz pierwszy. No i się tego co spodziewaliśmy, czyli będzie tutaj spotkanie z tym Go Rocket. Pierwszy etap. Pokemon Johto Tour. Oczywiście to jest też research na 50 level. Pokemon Go Tour Johto Battle Challenge. To oczywiście będziemy w trakcie rozwiązywać. Raikou Entei i Suicune Photo Safari. Zrób zdjęcie tych trzech Pokémonów, które oczywiście na dziko będziemy mogli spotkać. I one będą do zapania, o czym wam mówiłem jakiś czas temu. Także sporo do zapania. Trady. Sporo na zabodę Jacka. Ouch. To było głośno. Zakładam, że odcinek będzie ten długi, bo jest sporo do nagrania. A ja oczywiście muszę zapaść kilka Pokémonów, które oczywiście ma być uzupełnieniem naszego deksu. W sensie tego, wiecie, eventowego. A póki co będę się poruszał tylko i wyłącznie po tej dzielnicy. To nawet jest Kairn's Place chyba, z tego co patrzyłem. I tu właśnie się zatrzymaliśmy. Jest bardzo ładna okolica, jest taka bardziej nowoczesna. Wiecie, jak mamy tutaj lokacje angielskie takie bardzo stricte, takie starsze. Oczywiście z zewnątrz, jak na filmikach się to ogląda, to widzi się takie potężne przestrzenie. Tu jest sporo boksów. Dobra, może ten będzie zapany. To się okazuje, bo jak ostatnim razem tu byłem, to miałem tą specjalną kartę Oasis, czy coś w tym stylu, nie? A to się okazuje, można w tych autobusach płacić bez problemu kartą Revolut. Po prostu przykładasz i płacisz, tak by ci sięgało z karty. To jest to samo, co w Wrocławiu. Gdyby ktoś tam był we Wrocławiu, to jest to samo w Anglii w tej chwili, jeśli chodzi o autobusy. Jest shiny pierwszy! Jest shiny pierwszy, o matko, jakie duże. Ale oczywiście jego nie szukałem. I mamy Suicune na rajdzie. Wiem, że możemy otrzymać XL Rare Candy z gymów, jeżeli się właśnie będzie wykonywało te rajdy. Znalazłem nową lokację, w której już zrzuciłem 3 lury. Teraz, jak się tylko tutaj pojawiłem, to nie wierzę, że to jest Londyn, nie? Nie wierzę kompletnie, że to jest Londyn. Ogólnie, że to jest Wielka Brytania. Tu oczywiście każdy mówi, że to jest, wiecie, sytuacja, gdzie przyjeżdżasz, jest duży wiatr, no jest troszkę wiatru, co prawda, ale deszcz, wichury i sprawy, nie? I te sprawy. I do getików w ogóle jest tu sporo. Także ci, którzy potrzebowali jakiegoś właśnie to, czy jakiegoś ani nie Mentite. Którzy potrzebowali mieć to getika, sorry, to getkisa na Ultraligę, Masterligę lub też po prostu pod rajdy, no to mają idealną szansę na trafienie XL Candy do niego. Także jest to dobry patent. A nie każdy mógł wcześniej rzucić sobie, nie wiem, tak wiecie, na 50 level do Getika. I w ogóle patrzcie, jaka lokacja fajna, nie? Patrz, za tego udałoby się zrobić tutaj jeszcze 3. Pokaż to dodatkowa. Dobra, widzę, że się połasiłem tak naprawdę na takie rajd z czapy. I tylko doszedł do mnie do mojego rajdu, tylko te osoby, które po prostu byłem pewne, że przyjdą, nikt więcej nie dołączył, także będę musiał robić po prostu z przejęte rajdy wcześniej.
Ale dawno nie miałem tak, że całe party poszło. Dawno nie miałem takiego czegoś. Ale tak się dzieje w momencie, kiedy damy zalabima, nie? I patrzcie teraz. Robin do Ja. No jednak otrzymaliśmy obrażenia, ale nie aż takie, żeby nas zabić. To może warto dodżować? Bo jednak to jest taki, wiecie, hard hitter mimo wszystko. No i ukończone. 10 km wczoraj zrobiliśmy na centrum, nie? W Stansted. Zwykły. Otrzymaliśmy 2 XL Rare Candy. Problemem aktualnie jest to, że mam 15 różnych Pokémonów złapać. A ja aktualnie podczas tej godziny nie widzę zbyt dużo. Kochani, klikam, póki jest. Jest Shiny Mantine. Jest Shiny Mantine. Za duże CP, ale jest Shiny Mantine. Trafione do kolekcji. Unikalny POK z tutaj edycji Gold. Wyłączyłem kamerę na 2 minuty. Może nie, nawet nie, na krócej. Na minutę wyłączyłem. I już pojawia się Shiny. Także najlepiej no, wyłączyć kamerę i mieć z głowy, nie? Jest jednak coś, czego teraz nie zrobiłem. Najważniejsze rzeczy. Odpalić inkubatory, które są w tej chwili zmniejszone 4-krotnie, także dziesiątki wykluwa się w dużo mniejszych wartościach. I unknown J. Tego nie miałem. Minęła godzina przy tej temperaturze, która aktualnie jest. Powiem wam tyle, że bateria jest w kamerze na taką godzinę. No może na dwie, może na dwie. Bo już pada. Tam jest chyba kupa. Ja tak czuję przynajmniej. Kupa była, tutaj już. I sweterek zakładamy spodenki. I buciki. Czyki gotowe są już. A gdzie masz kurteczkę? Gdzie masz kurteczkę? Tu masz kurteczkę? Mam kurtałkę gotową. Hello. Hi. How are you? My wychodzimy, to zamykamy. Mocno, mocno, bardzo ładnie. I co? I zamknij w lewo. Tak, lekko, no i wszystko po wszystkim. I git. Dobra, tak, panie i panowie, jednak wcześniej nie przekręciłem, nie zmieniłem zegarka u siebie na angielski i faktycznie wystartowałem z eventem na czas. O dziwo, na czas wystartowałem. Co do tej pory zrobiłem, to tak, tutaj już charge TM-ka. Oczywiście charge TM-ka to jest oczywiście tak jakby przypomnienie nam. Derem. Dobra, zabawki są. Na jakimś Pokemonie, którego ewoluowaliśmy, nie wiem, Meganium, mam na jakimś takim sobie atak. Frenzy. O, panie, nawet nie wiedziałem, że tutaj mogę zmienić normalną charge. Nie mogę chyba. Nie zadziała, musiałaby być ewolucja. Nie działa. Także zapomniałem, jednak się nie działa to. Ale dzięki temu. No jednak wiatr jest, ale cieplutko jest, powiem wam. Jak na Londyn, powiem wam, że jest pogoda zajebiście nam się trafiła. A ważna kwestia. Maseczka. Mi się oczywiście udało questy zakończyć. Wolny plecak. Są skrzydełka, które nie załadowały się. I maska, czyli glasses. Więc czekamy na autobus, oczywiście z lewej strony. Ja wiem, że Cinchou już jest obok, drugi. I on też nie jest shiny. On fortuna tele. I to będzie chyba ostatni z tej godziny. Challenge skończony. Godzina zaliczona. I tutaj jaki jest pok? Nagrodę? Scizor! Jak coś tam w tej dzielnicy tutaj jest mnóstwo Polaków. Wczoraj poszedłem do sklepu do Lidla i po prostu jest wszędzie, tylko słyszałem polski język. Wszędzie, nawet w Lidlu. No to weź kup bileta, to ja dziesiątki wykluwam na razie. Przejdź, jeszcze jedno będzie. Nie, to jest tyle, chyba dziesiątki się wykluwa teraz? Chancy? A, to jest nowa godzina. Nie, Chancy. Ma być dla dwóch, one way. I to ma być Wiktoria. To mi pokazuje, że ma być do Wiktorii. A, do Belama.
i PrayFest. To za każdym razem inny bilet? Dobra, co mamy nową godzinę? Mamy nową godzinę, jakie poksy w ogóle teraz są interesujące. Zaraz się zobaczy. Jakie są godziny? O! Jest rajdzik, trzymy rajdzik. Przemyciłem przez granicę. Aj! I teraz tak, będąc na miejscu, otrzymałem nawet z mniejszych rajdów XRR Candy. Jest jedna. Nawet z mniejszych rajdów się otrzymuje XR-ki, ale musimy oczywiście rajdować z miejsca, nie? Także final blow. I czy jest shiny? Zwykłe. Bola nie. Ten. Ha, ha, ha! I wszystko w temacie. No to trzeba zgłosić kolejny problem na Niantic. Zwykłe. To jest Victoria Station i teraz zmierzamy do, możemy powiedzmy, no jeszcze zwiedzamy, ale ogólnie to za 2 godziny mamy się widzieć w parku. Underground do undergroundu. Nawet nie musimy być undergroundem. Będę go, wygląda zajebiście. Mam trainera, challenge zaliczony. Och, tyle możemy, ale nie musimy. Ten trainer to jest kto? Latający? Flying, dobra. To jest mój kolejny challenge i ziemnym latające bije ziemnym, nie? Dobra, walczymy. Shiny Crobat u trenera. 3000 Stardustu za walkę z nim. I nagrodę za to? Shiny Crobat? To by było dziwne. Nie, Gligar. W tych stoliczkach, nie? Jedzą ten artykuł, popijają ten, że się nie boją, nie? COVID-u na przykład. No, nie boją się, no. Teraz to możemy coś odwiedzić, zwiedzić, coś zjeść. Question, Magikarp, Celebi, Złap, Gatey, Field Researcher. A cyk zrobię. Jeśli chodzi o podróżowanie, to dobrałem sobie najlepszą partnerkę życia. Bo pierwsze miejsce, które ona zwiedza w momencie, kiedy gdzieśkolwiek wyrusza. Teraz oczywiście było zbyt mało czasu, bo jeśli chodzi o podróż wspólną, ale jej ulubione miejsca w każdym mieście. Visitor Center. Ma zapę? Zwykły, także ja nawet nie łapię. Za darmo! A ja jest bliżej, nie wychodzę. No bo ja ty... Wczoraj ty mi kupiłaś, znaczy ja ci kupiłem wczoraj. To co, chcesz w Nero? Nie, ja chcę tam. W tym do donuts i coffee. Ale to tam przede wszystkim mają dobre donaty, a coffee... No to coffee... no to mi kupisz tam donata tu i coffee, nie? Że jak? Monitor! Pretty solid, pogoda idealna, widzę. Także Dusia mi donaty kupi. Larwitar, w ogóle ta godzina z pełnymi ewolucjami, ja pierdzielę, panie, na buście pogodowym wszystko. To jest Styrix. Na dziko, Styrix na dziko. To nie jest collection. Ale dała mi z 3 shotów i powiedziała, że jest mega mocna. Nie myliła się, jest mocna. Dobra, teraz czas na dziecko. Jeść? Spać może nie, ale... Przebrać, jeść. Czyli pretty much wszystko. Na samym początku była gorąca, nie była taka dobra, ale jak już wytchudła, być może się wymieszała, to ta kawa moja z 3 dozek, czy tam do ładunków, tak jak powiedziałem, z 3 po prostu tych dozowań, była mocna, ale teraz jest sobie lepsza. Spróbuj sobie. Nie chcę psuć, bo ja mam cappuccino. Nie chcę sobie psuć smaku. Odwrotnie, ale zobaczmy. Spełniłem obywatelski obowiązek kraju angielskiego.
Tam Palaisę mamy za chwileczkę. W którą stronę? W prawo. Zaraz musimy heading do Palaisa. Are you sure? I'm sure. A tam jest Shakespeare. Jakiś tam bar. Ale my are teraz heading to pałac. Are you sure? I'm sure. Jest kolejny Entei. Bateria mi pada i w kamerze, i w telefonie, więc nagrywam to tak. Let me see, czy ja nie ucieknie mi. A ja miałem zrobić zdjęcie. Proszę. A nie ucieknie. Zrób zdjęcie, zrób zdjęcie. A, seraj się. Teraz do 14 będzie powtórka historii, więc teraz sposób czas na ładowanie telefonu i aparatu. Okej, jesteśmy w tej chwili przed wejściem do Buckingham Palace. Dwójeczki się klują, to już nowiusieńkie. Wcześniejsza seria już była wcześniej. Mamy Pichu. Nie Shiny oczywiście, drugi jest Swinub. Next. Tyrock, nie Shiny. Może być Shiny wyjątkowo. Nowe. Jest Pichu, nie Shiny. Pyk. Wailord. Znaczy Wailmer. Next. Smuchum. Coś shiny, no kurde, ile mam wykluwać tego główienka. Kolejny Pichu, my idziemy zwiedzać, a kamera nie siaduje. Okej, okay, sporo czasu minęło, ale dotarliśmy do punktu, gdzie jest właśnie ten park, gdzie jest Pokémonowy spot. Jak widzicie, szczerze mówiąc, no to ledwo można naklikać cokolwiek, ale dotarliśmy. Tam oczywiście szkoda, że nie ma tutaj rajdów, faktem, ale wszystko znika. Nie, godziny, wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że tylko shiny wpadnie, bo na chwilę obecną to jest licho, że tak powiem, z mojej strony. No i jest jeden malutki spocik, jeśli chodzi o Pokémony. Jest sporo graczy. Tam możecie zobaczyć. O, jest spocik. No ale sorry, mało shiny wpada. Tych poksów pomiędzy to się w ogóle nie da kliknąć. Serio. Tam jest gdzieś Wooper. Tam przynajmniej widziałem. Okej. Thank you. Także tym razem utrzymuje się dwie karteczki, które mogę wysłać jako pocztówki. I chyba z tego skorzystam mimo wszystko. Cześć! O! Witam na Insta do ciebie. Zobaczcie. Ten drugi park lepszy. Dużo większy, tutaj mało miejsca. Dobrze, że nie pada tu. Ja w ogóle przyjeżdżam do Londynu. Co to za pogoda? No, nie pasuje pada. Oficjalnie jestem na evencie, bo tak to normalnie nikt by mnie nie poznał. Oprócz tego na Jantik na czole, nie? A mi się to wszystko wciąż... Rejku. Oczywiście dalej jest zespół R, który mnie tylko wkurza. Dobra, jest trafione i on nie będzie shiny niestety. Ale na szczęście mogę robić zdjęcie. 2300. Zrobione. I teraz... Czy się uda, to się zaraz ukaże. Ja mi się wydawało, że wiecie, będzie można użyć 40 tysięcy pokeboli, zanim się go złapie, a tutaj się okazuje, że jeżeli się nie za pierwszym razem, to ucieka. Ale jestem happy, że w ogóle Polaków spotkałem. My też się cieszymy. Okej, była godzina 15:20, jak dotarliśmy do parku. W tej chwili oczywiście zdecydowaliśmy się również i tak naprawdę toaletę, plus jeszcze zajęcie się dzieckiem. Półtorej godziny. Serio, ale tak to wygląda na chwilę obecną. Dwójeczka się kluje. Oczywiście wcześniej wykląłem bodajże chyba z 30 jajek. Chyba powinienem quest ukończyć. A żaden szanin się nie pojawił. Więc hello! Tak co, event może być spoko, ale jajka są dalej okropne. Teraz wyglądam po jednym. W każdym razie wracamy teraz do parku. Z tego co wiem, to było tam z rana sporo, ale niektórzy się już pewnie zmyli, bo byli zmęczeni, bo byli dosyć już. Z moich shiny, które zgarnąłem do tej pory, no to nic nadzwyczajnego. 3. Miss Devious, Mantine i Tadiursa z nowych tylko Mantine. Brakuje mi 3 nowych co najmniej. Poza tymi, które są dla wszystkich. Mogę się mylić. A, mam jeszcze do ukończenia to. Zrobiłem zdjęcie z Rayku oczywiście, on może być shiny. Entei może być shiny, oczywiście na dziko również. I kto jeszcze? I Suicune. Jak coś być może nie wiedzieli wszyscy, ale Premier Ball to jest nic innego jak to samo, co Great Ball, zwykłe bole. Niezwykłe bole. I przypuśćmy, jeżeli użyjemy Greata, to całkowicie już inna szansa na zapanie. O wiele większa. No, o wiele. Nawet jeżeli rzucimy Excellent, to i tak jest o wiele większa, nie? Zapał się. Jeszcze tam byśmy mieli w zapasie... Enteja! Nie jest shiny, ale chyba raczej 3-3-3.
Nie wiem, czy to w ogóle jest. Nie, na pokebolu. Ma czerwoną obwódkę. Raz. Dwa. To jest Xtreme. Xtreme, żeby zobaczyć legendę. I oczywiście zwróćcie uwagę, nie zrobiłem zdjęcia, więc jest zajebiście. Szczerze mówiąc, takie miejsca to tylko i wyłącznie z GoPlusem. Nigdzie więcej, z niczym więcej. Bo to jest porażka. Powinni to rozsypać na boki, a nie tak jakby spłynąć w jednym miejscu. Serio. To jest wielki błąd ze strony Antik, co zrobiła tutaj. Zabrałaś mu smoczek? To jest karygodnie niedopuszczalne. I jajeczka mamy. Oj, Togepi za szybko się wykluł. Proszę, jakiś shiny z jajka, żeby tu się pojawił. Tog i Glibuff. I one more. Magby. Zero shiny, kompletnie zero shiny. So, somewhere here? No, yeah, yeah. Oh yeah, somewhere. Oh, oh nearby. God. Yeah, it's nearby. It's next to the gym. That's right. Should we run over there? I guess we should. Oh, there's a Suicune also for me. I don't know if you have. Is it popped up? Yeah. A Suicune, a wild Suicune. It's only for me. I don't know. Oh wait, is it from your entrance? Maybe. Oh, yeah. It's a specific one. Znaczy on mi się wydaje, że pojawiają się po prostu tylko tak sporadycznie dla samego gracza, ale czy się daje złapać? Ekstremalnie ciężko, tak jak mówili. Ale zdjęcie zrobiłem. Dobra, mamy dwójeczkę jeszcze. Wykluj się shiny. Yeah, there it is. I pop up. Yeah, I'm Blissey. 2000, wow. Yeah. Wow. Big one. Yeah. I think it's the biggest I have even after I powered it up. Wow. I got it one. I haven't got it yet. Okay. Well, okay, can it be a shiny? 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 Yeah. Oh! Right. But it could be a shiny. A ja dzisiaj dzień naprawdę zaliczyłem do jednych z najlepszych, aczkolwiek nie do tych, których łapie mnóstwo shiny, ale wiecie. Tutaj zapaliśmy Suicuna, Entei'a i Raikou. Brakuje nam tylko dwóch do zapania. Zdjęcie zrobiliśmy, ale na razie nie udało się żadnego zapania dziko. Wiem, że muszę zabić, pokonać duchowe jeszcze. W tym przypadku jest to Brissit. Brissit mam nadzieję, że prawidłowo. Ale czemu wybrało mi Mewtwo przeciwko duchowym? Nie wiem. Chyba, że Gengar na początek będzie, to byłaby różnica i łatwo byłoby go powalić. Ale jest. Dobra, ten też jest trujący, więc easy. I prawdopodobnie nasi liderzy, gdyż Pokémony pojawiały się po prostu relatywnie do tego, co potrzebujemy na chwilę obecną. A nie dla każdego. Dlatego shiny, jeżeli się trafi, to pewnie nie wiem, po wykonaniu wszystkich zadań. Tak, dlatego już wracamy, już. Kochani, wracamy, no spokojnie. Nawet już. Challenge. Encounter Misdivus nie shiny. Odbieramy Newtowna, to chyba już się skończyło, bo to był pierwszy. Który brakowało mi chyba dwóch poksów wtedy. Holy toad. Wiemy, że jeszcze mamy zrobić to. O właśnie. To mogę ukończyć, mogę ukończyć. To mogę ukończyć i... Shiny Gyarados tutaj był. Tutaj był Shiny Gyarados. Powiem wam tego, nagrywać, trzymać telefon, coś łapać i jeszcze prowadzić wózek, to jest ciężka praca. Powiem wam, że ciężka. Ewoluuj Bayleafa. Tego Shiny, nie? Przy Big Benie są pamiątki, cała uliczka. Tak. Siódmy etap w końcu. Co tu w ogóle mamy? To jest... Czy już będzie ten? Celebi? Nie, Stendler, ten z Questa jeszcze jest. Dobra, nasz profesor Willow, tam oczywiście Dusia już. Synkiem poszli. Po kartki kupisz lub jakieś pamiątki. Wykluj jajka, wyślij zdjęcie z stickerem, zrób questy. Rajdy, trady, ewolucje. Wybaczcie, ale nie pokażę wam ewolucji, bo to jest zbyt nudne. A teraz, nie wiem czy widzicie, robiłem rajd, który się rzekomo skończył. I czy ja będę łapał? Internetu nie ma, nie? Jest time zap. Zacząłem rajd na górze, wbiłem do metra na sam dół i po prostu urwał meta. Pytanie teraz, czy wiecie, jak kliknę OK, to czy będę mógł łapać? To jest w ogóle wielka zagadka dla mnie teraz. Okay, thank you. Dobra, zaraz się okaże. I jak będzie lift, to cztery poziomy w dół, nie? Czy będzie internet, to nie mam pojęcia. Nie wiem, czy w ogóle włączę kamerę ponownie. Internet wrócił i... Patrzcie!
Wbiję na metra. Wiecie, zacząłem rajd. Mogę skończyć później. I ukończyłem go. I go ukończyłem. Czy mogę łapać poksa? Ja bym się zdziwił, gdyby jeszcze był szajny, nie? Mogę, naprawili to. Ja muszę bilecik skasować. I co? Bateria nie padła, ale była na wyczerpaniu. Jednak szybciej skończyłaś pamięć na kamerze. Pierwszy raz w życiu, jak tworzę ten kanał na tej kamerze nowej, miałem taką sytuację. W tej chwili wymordowaliśmy synka. Ledwo zipie. Zaczynamy się, będziemy się pakować już do domu. Ale podsumowując, zostało raptem 7 minut do końca eventu. Co osiągnąłem? Już wam mówię. Oczywiście po raz drugi widzicie mnie bez czapki, ale to jest inna historia. Co osiągnąłem po tym czasie? Wymordowany przede wszystkim noga mnie tak napierdziela, że nie wiem, jakbym podnosił co najmniej chyba przez te 10 godzin chyba na jednej nodze ziemniaki, cały worek. Ale czego nie ukończyłem, to tak. Johto Battle Challenge, po prostu pojawiały mi się tam naprawdę te cheerleaderzy, jakby faktycznie, nie wiem, jak Pokémony z Incensa, gdyby były jakieś błędy. Pojawiały mi się faktycznie na razem na godzinę, może ten nowy. To oczywiście jest stare. Tutaj, Celebi zaraz zabijemy, także to jest easy. Lugię, no Lugię powiem wam szczerze, że w tej chwili, jak nie rajdowałem wcześniej, tak teraz już nikt nie chce, po prostu żyga rajdami. Tym bardziej, że więcej osób chciało rajdować na Heracrossa i na Corsole, gdzie oczywiście chyba na Corsole, nie wiem, czy to był drop shiny w postaci 1 na 5 milionów. Bardzo mało osób dostało shiny, o ile ktokolwiek w tej chwili dostał shiny. Nie widziałem takiej osoby. Trady to już zapomnę, nie chcę mi się nigdzie iść. Już 2 godziny zostało jeszcze, co prawda. To może jeżeli mi się uda, to resztką sił. Nie chcę mi się kompletnie. Ewolucji sobie odpuszczę w tej chwili, bo mimo że ukończę wszystkie pozostałe, to i tak w tej chwili espiona nie zdobędę, bo już jest noc. Także wszystko cokolwiek zrobię, idzie się grać, bo nie osiągnę tego challenge'a z racji espiona. Po co zapomniałem, że trzeba ewoluować espiona w ciągu dnia. Także dupa. I to jest tyle. Oczywiście wysłałem zdjęcie również i tutaj i się nie pojawiłem. Także nie wiem, jaki to jest system, ale ewidentnie coś nie działa. Tyle wam powiem. Chyba że pojawi się w edycji amerykańskiej, kto wie. Raczej wątpię. Chociaż nie mam pojęcia. Być może się pojawia. Jeżeli się pojawia, to dajcie znać. Tutaj transfer 20 poksemonów, które są mało interesujące. Oczywiście tej części widzicie zapałem. A na zdrowie, kochanie. Ty też zmordowany, jak się czujesz? Taki miły jesteś na koniec dnia. No, ja jestem bardzo miły na koniec dnia. W ciągu dnia jestem debilem, chorym człowiekiem, idiotą, ale wiecie, to jest po prostu między nami. Nikt o tym nie musi wiedzieć, nie? No, bardzo miło jest. Jak to było, czekaj. Jest ten pan Klepkanie, jak się nazywał, Wojciech Wszywka. Jakby nie było, jest bardzo miło. 4 minuty do końca eventu, żeby zdobyć unikalny atak. Kochanie, możesz się uspokoić i przestać tym wszystkim szeleścić? Ja tu kurwa, niektórzy pracują. No, bardzo ładny układ. Ja dziękuję, no i właśnie, w moim stylu, widzisz? To się czubi, ten się lubi. Chce mi się za cholerę wykluwać żadnego, jak już. Mamy koszulkę, dostałem koszulkę, czyli idzie bazę. I mamy podwójną koszulkę, oczywiście z racji, że męska i żeńska. I co, i teraz chcecie mi, żebym kurde robił celebi. Gdzie cholera jasna, no? A tutaj jesteś. Ale nie jest shiny. Też się łapie za trzecim razem? Chyba też. Dusia, możesz wyjść z szkle... Tryb AR się włączył. A tak mi taka dupla. Standardowo. Collection challenge zaliczone. Jest Magical Leaf. I Ivy do bani. Żygać się chce wszystkim. Ewidentnie nie potrzebuję challenge. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Kilka się nie zgarnąłem. Tutaj expa.
trochę Stardusta. Pyk. Lurę mi oddali. Tyle dobrego. Aha, ukończyłem quest na Salibi, poka pojawił mi się ten quest na Master Apexa. Sporo expa, ale też niewiele, wystarczy tylko jeden dzień rajdów, RH zwykłe. I skończy się, chociaż 100 poksów, 100 field research to może być problem. Ale się ukończy, Masterworka. Oprócz gwarantowanego shiny Gyaradosa, zapałem 3 shiny. Ale ja bardzo mało grałem, zresztą sami widzieliście. Bardzo mało grałem i to była to jej wina. To była jej wina i nagadywał cały czas. Cały czas ciągnę rączki i coś kupić, tata zrób to, tata jeść, tata spać, bez sprawy. To była jej wina, jak coś. Jestem, mi się wydaje, najgorszym graczem Pokémon Go ever, bazując na tym evencie, ale nie jestem aż takim złym tatą. Tyle mogę podsumować, że jestem nawet fajnym tatą. Przyznasz szczerze, kochanie? Najlepszym tatą, widzicie? Tu to ona powiedziała, nie? Ona powiedziała. Na pewno ten odcinek nie jest jak wszystkie inne normalne. Taki trochę off-screen. Ja po godzinach. Ale szczerze wam powiem też, że gdybym był w Warszawie, widząc ją przez ostatnie 4 lata non-stop, powiedziałbym, żebym się znudził tym eventem po 4 godzinach. Gdybym był w Warszawie. Jeśli ktoś nie mieszka w Warszawie, to bym cieszył się tym eventem, ewidentnie. Ale ja będąc tutaj, powiem wam, że o wiele bardziej cieszyłem się tym, co dookoła widzę, którędy chodzę, co w ogóle kogo spotykam, co zjedzam, niżeli tak naprawdę rozgrywką. True story, mówię z samego serca. Także jeśli chodzi o pozytywne aspekty Pokémon Go, to wciąż powiem wam, że doceniam to, że zachęca do podróżowania. Droga, faktem, sorry, ale człowiek przez 2 lata, jeżeli pracuje zdalnie, no to czegoś się ma spodziewać? Zdrowych nóg? Ty mi się włączył. Albo komentarz. Albo 6-paka. Nie wiem, pokaż, chcecie? Ja miałem 6-pak, kurde. Ale piwa pod bluzą. Szczerze mówię, to trzeba wyciąć. Adrian, ten, który obrabia, to wytnie to, nie? Ale póki co, dziękuję serdecznie i widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że na podobnym evencie i jeśli chcecie, to oczywiście będę nagrywał takich eventów, w sensie takich komentarzy, takich filmów częściej. Takich trochę tata, trochę gracz, trochę idiota, czasami spokojnie, czasami nie wiem. Najgorszy gracz ever, nie? Tyle w temacie. I lajka dajcie. Zresztą nie musicie, dostawcie to w cholerę i tak dislike'ów nie widać na YouTubie teraz. A przede mną chyba cały dzień obróbki. Włączę w samolocie, wszystkich pokurzam, bez słuchawek by dobrabiał. Bye, trzymajcie się. Hej ja.